Hej, witam wszystkich partnerzy w kolejnym filmie z serii Pokémon Scarlet. No i tak, ostatnio zaczęłem grę właśnie tutaj pod centrum Pokémon, gdzieś tutaj na dole. No i tu już widzimy na dzień dobry całą masę nowych plażowych Pokémonów. No ale dobra, na początek za pamięci to sobie wezmę jeszcze tego Gingula, a raczej jego monetkę, jak i również TM-a, który tu się kryje, a jest to Sandstorm. No cóż, jesteśmy w piaskowym miejscu, ale żeby burza piaskowa od razu. No cóż, ale nim plaża, to ja najpierw chciałbym zobaczyć inne miejsce, a mianowicie Bajoro, które ominąłem w poprzednim odcinku, brakło na to czasu, także jeszcze dzisiejszym zajmiemy się Bajorkiem. Dobra, tak więc ciśniemy sobie tam i zobaczmy, co tam ciekawego możemy znaleźć, bo możemy znaleźć parę nowych poksów, trochę nowych przedmiotów i na przykład na dzień dobry już widzimy Kroganga. Jest to poks trująco walczący, mam nam już od wielu generacji. No dobra, spróbujemy może użyć Flame Charge. Mam nadzieję, że to nie będzie za mocne. Dziwnie patrzę się cały czas do góry, tak. Śmiesznie to wygląda. Venom Shock. Atak ogólnie jest ten o wiele silniejszy, gdy przeciwnik jest zatruty. O, Mad Gray. Mad Gray to akurat już mamy i znamy. Nawet mamy go z jakimś ciekawym terratypem. Natomiast tak, Kroganga sobie złapiemy. Lil Kick. No to też nie za bardzo zadziała, bo mój Pox jest leciutki. No dobra, no to takim układzie Pokeball lecisz. Najpierw, żeby tamten Mad Gray sobie gdzieś tam poszedł od tego przedmiotu, bo ja będę chciał go zebrać. Już nie, czy Mad Gray nie były puchliwe, może jak do niego podjęto ucieknie. Dobra, w każdym razie nasz Charcadet ma poziom. Jeszcze jakiś Fletcher tylko się zleciał. W każdym razie mamy zatrutą z tego Poxa, jakim jest właśnie trująco walczący Krugunk. Jakby gdy nadyma swoje trujące policzki, wtedy wydaje pewien dziwny dźwięk, który odstrasza przeciwników. No okej, okay. Dobra, więc mamy kolejnego nowego poksa. Kolejny wpisie do deksu. I od razu mi tu Fletchinder jeszcze wpadł. Od Fletchindera raczej nie ucieknę, bo on jest szybki, więc muszę go rozwalić. Ale przynajmniej nie będziemy goni. Dobra, i jeszcze raz Nightshade. No i teraz po Eviolite, znaczy mając Eviolite, Charcadet znacznie mi obrywa. Co prawda nie ma już leczydełka, ale przynajmniej jest bardziej wytrzymałem. Ogólnie to podnosi defensywę o 50%, więc powinno już być całkiem ok. Dobra, tu jeszcze mamy Ultra Bola. Dobra, jest Mad Brayu. Tu są też jakieś takie mniej widoczne przedmioty, jak chociażby Healthwing. Dobra, i tu mamy jeszcze te Ema. Te Ema z ruchem... Nie, to nie był ten. Dobra, to był Heal Powder. Dobra, tu mamy jeszcze Genius Wing, który podnosi spec atak o bodaj jedną AV-kę, czyli bardzo mało. Dobra, jeszcze mamy Krogangi, mamy Chautla, mamy Flamigoy, mamy Woopery. Tu mamy jeszcze Pretty Wing. Dobra, coś ciekawego tutaj znajdę. Psyduck. Masa Flamigoy. Z tego co pamiętam, to można było znaleźć wyższą formę Woopera. A czy mi się trafi? O, Tadbop jest jeszcze. No tak, rozglądam się, czy to jakichś ukrytych przedmiotów nie widzę. Tadbalba można z tym pomylić dosyć łatwo. Dobra, ale nic tu nie widzę. Tu coś jeszcze jest. Kroger Poison. O, też zaczął padać. To może zmienić troszeczkę Pokémony, które tu występują. O, jakiś teren tu się pojawił, ale nam grę zacięło. Dobra, to w ogóle mamy dostęp do wody z tego Bajora, co jest ciekawe. I co tam pływa? Baskuliny chyba są stosunkowo nowe. Chyba nie udało mi się zapytać baskulina jak dotąd. Ła, ale spadki klatek. Dobra. Trzeba ostrożnie z kamerą się obchodzić. Dobra, Flamigo z jakimś terratypem. Pytanie jakim? Ciekawe czy dobrym. Ale coś chyba jednak wyższej formy tegoż Woopera nie uraczymy tutaj. W sumie szkoda. Dobra, tam jeszcze jest Gingle. Kolejny. Dawaj monetę. Dobra, mamy kolejną monetkę. No ale i tak trzeba ich będzie zdobyć całkiem sporo. Mimo wszystko. Dobra, tu mamy jakiegoś rajda. Jak nawet nie będę go robił, to i tak jakieś leak pointy zgarnę. No... Duchowy Tinka Tink. Teraz Tinka Tink, Tinka Ton. Tinka Tink to był chyba. Dobra. Idziemy, a raczej wracamy się. Nic ciekawego tu nie zostałem w sumie, tylko Krogunk był nowy.
Szkoda, że nie dane mi było spotkać ewolucji Upera. Ale dobra, możemy spróbować jeszcze sobie tutaj skoczyć. Może się uda? A, prawie że. Dobra, jakieś takie mniej strome. Tutaj było całkiem ok nawet. Dobra, zsuwamy się. No nie, ale to nie tak. Podskok do tyłu, podskok. A, za mocno tutaj jest spad. Chyba nas tutaj nie wciągnie. Jeszcze tutaj spróbuję z tej strony, ale nie wiem, czy to się powiedzie. No nie, bez wysokiego skoku to się tu już chyba nie dostaniemy. No jeszcze z tej strony spróbuję. A, no tak to na pewno nie wskoczę. Trzeba tak. O, jest! Dobra, udało się! Dobra, mamy tutaj tema. Matshot. Czy ja tak trochę korzystam z tych błędów, żeby już tu się nie musieć wracać. Dobra, mamy jeszcze kolejnego Gingula. Oh yeah! Dobra, można stąd zwijać. Nie udało mi się znaleźć wyższej formy Upera, ale trudno. Chociaż nie, jest! Jest! Dobra, oto jest kolejny nowy Pokémon, jakim jest Clodsire. Normalnie ewoluuje w Quagsire, a to jest Clodsire, coś zupełnie innego. No i teraz tak, zastanawiam się, jak to osłabić mądrze, tak żeby tego nie ubić. Dobra, zaryzykuję, będę się bił Charcadetem. Will-O-Wisp na start, spróbuję to poparzyć. Pytanie, co on zrobi. Mam nadzieję, że nie użyje jakiegoś super mocnego ruchu ziemnego ani wodnego. Jon! O nie! To mnie uśpi. Pytanie, ile on ma HP tak w ogóle? Obstawiam, że całkiem sporo. Ogólnie Quagsire, czyli prekursor, można by powiedzieć, tego Pokémona. Ewolucja normalnego Upera. Właśnie słynął z dużej ilości HP. No i Clodsire podobnie. Matshot, ale patrzcie, jak mało to zabiera. Ten Evilite naprawdę bardzo dużo daje. No i nasz Pokémon jeszcze... A, już idzie jednak spać. Dobra, to trochę komplikuje sytuację. Spróbuję Clodsire teraz złapać tak jak jest. Może się uda, może nie. Stopniowo to na tyle będzie tracił HP. No, ale no... Ma ich jeszcze trochę za dużo. Dobra, slam! Zabiera tyle co nic. Teraz w końcu mój Pox ma jakąś wytrzymałość. Dobrze jest. Dobra, kolejny Great Ball. Złap się. Nie bądź złym Pokémonem, bądź dobrym. No. Dobra, więc mamy Clodsire, kolejnego nowego Poxa. Dobra, całkiem ładne ekspy nawet dał. No i dobra, cóż to jest? Jest to Spiny Fish, czyli taka Spiny... Nie wiem, kulczasta? Chyba niekoniecznie. W każdym razie, kiedy jest zaatakowany, ten Pokémon wyrzuca z siebie jakby takie, w sumie kolce, no, trujące. Lepkie. Wtedy... Jakby daje z siebie wszystko, albo taki jakiś ryzykowny ruch. Dobra, mniejsza, trująco ziemny Pox. Wyższa forma Upera, no i fajnie, mamy kolejny wpis do Dexu. Kolejna część uzupełniona. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, chociaż tu jeszcze tam w wodzie jeszcze jakieś nowe Poxy mogły być, ale już dobra, zostawmy to. Ciśniemy sobie... Tutaj. Dobra, daliśmy ten przedmiot. Dobra, jest Stardust, parę nowych Poxów tu też się kręci. Zaraz je połapiemy, tylko najpierw to trzeba się doprowadzić do stanu odpowiedniego, czyli się podleczyć. No i dobra. Nasze poksy podleczone. Charcadet ma się dobrze. No to tak, z nowych poksów, które możemy znaleźć tutaj na plaży, też jakieś są. I takim chociażby jest ten oto tutaj widoczny Sandygast. Jest to poks ziemnoduchowy. Znany nam z generacji 7. Pytanie, czy mój lawa plan go wykończył? Wydaje się, że tak. Także z mojej strony Flaming Charge. O, skubany, jaki wytrzymały. Dobra, sędy tak. O nie. To może trochę skomplikować sytuację, jeżeli chodzi o trafianie. Will-O-Wisp to już chyba mogę zapomnieć. Dobra, spróbujmy złapać go tak jak jest. No, stąd już nawet nie ma opcji, żeby się wycofać. Dobra, odbywamy troszeczkę od piachu, ale spróbuję sobie Sandygast złapać. Czyli teraz Pokeball. No i tu już nawet na dzień dobry widać dwa nowe poksy. Dobra, siedzi. Mamy Sandygasta. Także mamy kolejnego nowego poksa. I jest to Sandhip, czyli kupa piasku. Pokémon duchowo-ziemny.
Jeżeli zgubi swą łopatkę, to przyczepi do siebie coś innego, jak chociażby gałąź, żeby cokolwiek wystawało z jego głowy i przypominało tą łopatkę. Fajnie. Dobra, więc mamy kolejnego nowego poksa. To jest w sumie dość ciężki. No i tak, z nowych Pokémonów, które tu występują, jest chociażby ten oto tutaj ptakowaty Pokémon, jakim jest Swatlet. I z kolei, znaczy Watrell. Watrell jest z kolei poksem typu ogniowego. Znaczy ogniowego jest, patrzę na ognista, taki elektrycznego. Jest to Pokémon elektryczno latający konkretniej. I występują często przy wodzie i tak wytrzymały zbyt nie jest, jak widać. No ale dobra, tu mamy kolejną sztukę. Bo trzeba spróbujmy złapać. Może ten się złapie samczyk. Użyjmy słabszego ruchu w takim układzie. Dobra, i Pokeball. Już nie traćmy czasu na zarzucanie poparzenia. Myślę, że się złapie. I jest, dobra. Mamy Watchella. No i Watchell, tak jak wspomniałem, jest to poks elektryczno latający, o którym coś więcej nam Pokédex zaraz pewnie powie. Jest to taki Storm Petrel, czyli no nie wiem, taka może jakiś burzowy ptak. Kiedy jego skrzydła złapią wiatr, to jego kościach zaczyna produkować elektryczność. Ten Pokémon dryfuje nad oceanem w poszukiwaniu jakichś ofiar, które oszałamia prądem. Ciekawie. Fajna ma wyższą formę. Dobra, i teraz tak. Co mamy tu więcej z nowych Pokémonów? Mamy tutaj chociażby Shellosa, którego można fajnie zajść od tyłu. No i tak, Shellos jest Pokémonem tak samo, znaczy no, czysto wodnym, którego możemy kojarzyć z regionu Sino chociażby. Shellos też ma dwie formy. To jest akurat forma jego wschodnia. Wschodnia? Tak, bo na wschodzie jest. Ale czy na zachodzie jest inny Shellos? To szczerze powiem, nie wiem. Nie widziałem jeszcze tam Shellosa, aczkolwiek może być. Nie mówię nie. Zobaczymy. Bo ogólnie ma dwie formy. Właśnie taką niebieską oraz do tego ma jeszcze formę różową. W statystykach niczym się nie różnią. Różnią się wyłącznie wyglądem. Dobra, mamy Shellosa. No i fajnie. Tak więc kolejny nowy Pokémon jest nasz. Kolejny wpis do Dexu. Dobra, więc mamy wersję z właśnie wschodniego morza. Niedawno opublikowano badania, które mówią, że Shellos albo ilość Shellosów zaczyna wyjątkowo spadać. To chyba niedobrze. No właśnie, i tam na tej animacji jeszcze, jak to się przewijało, to widzieliśmy właśnie tą różową zachodnią formę. Dobra, tu mam jeszcze Slowpoke'a. Jego raczej nie trudno jest zaskoczyć. Jest to poks z kolei wodno-psychiczny, też raczej dobrze znany. Całkiem sporo HP, jeszcze raz będę musiał użyć Night Shade'a. Tylko powiem się, że on może użyć jakiegoś Water Gun'a, co mogło być trochę opłakane w skutkach. Headbutt. No, to też przywaliło. Dobra, spróbuję jeszcze raz go złapać. Mogę słuchać te popiskiwania Wigletów. W sumie Wooktrio, jego wyższą formę też będzie można tutaj dziś znaleźć. Czy nie wiem, czy akurat na tej plaży, ale na jakichś pobliskich myślę, że już tak. Dobra, także mamy kolejnego nowego boksa. Chociaż Wooktrio to już chyba mam. W każdym razie jest to taki bardzo lekko duch wodno-psychiczny. Niesamowicie wolny i lekko duch, no i taki no, zamulony Pokémon. Czasami zajmuje mu 5 sekund, żeby poczuć ból po ataku. No to na grubo. Dobra, więc mamy kolejnego poksa, jakim jest Slowpoke. Dobra, z nowych poksów, co my tu jeszcze możemy spotkać, to jeszcze się zaraz dowiemy. Jeszcze zgarnę tylko ten przedmiot i sobie tutaj popływamy, bo tu na wodzie też można znaleźć sporo nowości. Dobra, ale na początek, to ja będę się jeszcze trochę podleczyć jednak. Dobra, to mamy Stardust, czyli dość wartościowy przedmiot. No i tam jest jeszcze kolejny chyba poks, którego nie miałem okazji złapać. Zaraz sobie do niego podejdziemy. Nic, tylko chodzimy i łapiemy. Tyleż jest poksów w tej Paldei. Wiesz, ja bym chętnie zobaczył coś na wzór znowu piątej generacji, czyli zrobienie wszystkich Pokémonów jakby od nowa. Dobra, ale będzie element zaskoczenia.
Ledzie. Potem jest kolejny nowy Pokémon, czyli Pinkouchin. No i tego poksa nie złapałem jeszcze. Jest to poks elektryczny, który pięknie przyczynia mój atak. Dobra, złapany z zaskoczenia. Spróbuję go jeszcze poparzyć, bo on może nie być najłatwiejszy do złapania. Crabrawlera to już chyba łapałem w poprzednim odcinku, coś mi się kojarzy. Ale pewny nie jestem. Dobra, Fury Attack. No to zabiera po jednym HP. Kolejny poks nie jest jakiś zbytnio silny. Bardziej jest... raczej chyba w defensy. Dobra, próbuję go złapać. Pokeball. I siedzi, dobra, mamy. Mamy kolejnego nowego poksa. Czyli kolejny wpis do Dexu. No i o Pinkouchinie, co można ciekawego powiedzieć, jest to Sea Urchin, czyli może taka kolczatka morska. Ten Pokémon generuje elektryczność, gdy trawi morze jedzenie. Używa swoich twardych zębów, by... nie wiem, jakby rozgryzać te wodorosty. Dobra, w każdym razie mamy kolejnego nowego poksa przed Sandygastem. Super. No dobra, zapytanie, czy ja mam Crabrawlera? Tego to nie wiem. Dobra, na razie może jakoś się nie będziemy tutaj skradać, bo w sumie nie ma samo większego sensu. Dobra, to chyba jeszcze mam jakąś tenerkę. Nie chyba, tylko na pewno. Ten ma nawet czarny dymek. I want to protect this beach. Chcę chronić tą plażę. Nie wiem, czy ona ma czarny dymek, dlatego że jest na plaży, ale cóż. Dobra, walczmy. Hej! Czy przypadkiem tutaj nie zaśmieszasz? Bronię tej plaży. Ja tutaj nic nie robię. W każdym razie kronerka Sofia chce na mnie się bić i wysyła do walki Indeedee. Indeedee jest w sumie kolejnym Pokémonem. Jest to Pokémon psychiczno-normalny, jak dobrze pamiętam. No i Psybeam, szybszy ode mnie. Dobra, Love Plum. Dobra, tak czy inaczej muszę użyć Flame Charge'a. Ok, Psybeam. Mimo, że mam właśnie nawet tego Eviolite, to i tak ten atak całkiem nieźle nawala. Dobra, teraz już powinienem być szybszy. Ogólnie Lili też jest Pokémon, który też nie ewoluuje, to też pewnie ma wyższe bazowe statystyki, aniżeli taki Pokémon, który mógłby ewoluować, jak chociażby mój Charcadet. Dobra, także się udało wygrać. No i Azumarill, z grubej rury tenerka tutaj poleci zaraz. Dobra, Bramblegast, leć. Azumarill to wyższa forma Melia zaś, więc Pokémon tak samo jest wodno-baśniowy. Dobra, z mojej strony Bullet Seed! No, dawaj, jeszcze raz. Yeah! Na trzy ciosy. Dobra, tak więc mamy kolejnego poksa pokonanego. No to w ten to sposób wygraliśmy walkę. Dobra, i Bramblegast próbuje poznać Phantom Force. Phantom Force to jest bardzo silny atak typu duch. Z tym, że w pierwszej turze Pokémon jakby znika, przez co nie można go uderzyć. A następnie uderza cel, nawet jeżeli ten użyje ruchu Protect. I myślę, że mogło być to chyba nawet lepsze niż Hex. Chociaż zaraz, co ja mam lepsze? No atak niż spec atak. I może na naturę chyba tutaj mi spec ataku. Dobra, wywalę Hex, damy Phantom Force, żeby mieć porządne uderzenie. O, jeszcze Gulpin, trzeci Pokémon. Dobra, to już Charcadet chyba sobie z Gulpinem poradzi. Gulpin zaś jest Pokémonem trującym. Dobra, próbuj Charcadet. No dobra, to zobaczmy jak zadziała Love Plum. Całkiem nieźle. Dobra, o nie, ma trzód. Dobrze. Chociaż nie dobrze, bo speed mi obniży. No to teraz ja nie wiem, czy to mi wystarczy, czy będę szybszy. No nie, jak on ma trzód. 2 HP. Uho. Ale było groźnie. I pytanie, czy mój teraz atak wykończy to. Tak w ogóle. Powinien. Dobra. No, sytuacja wyglądała dość niebezpiecznie. Ale udało mi się wygrać i pokonać Kanerkę. Wybacz mi to, po prostu chyba się pomyliłam.
Ten hajs rekompensuje tą pomyłkę. I Houndour mnie ewoluuje. O, będę miał kolejny wpis do teksu. Tak więc Houndour staje się Houndoomem. Houndoom of Doom. Dobra, dalej jest to Pokémon mroczno-ognisty, również Pokémon ciemności. Jeżeli zostaniesz poparzony przez tego Pokémona, to ból będzie nie do zapomnienia. Okej. Okay. Brzmi groźnie. Dobra, także mamy kolejnego poksa do deksu. Czyli tak, teraz mogę wejść sobie w boksy i właśnie te poksy pozmieniać troszeczkę. W sumie mogę wziąć sobie Shroomisha, on ewoluuje w Breloom, a tak mi się pierwszy rzucił w oczy. To już, już jest kolejny poks do ekspienia. Tak jeszcze popatrzmy, co my tu mamy w ogóle. No jest trochę tych boksów, już mam czwartego boksa, w zasadzie to już mam połowę piątego boksa. Także no, łapałem już tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Dobra, jeszcze tam Crabrawler sobie tam popyla. Śmiesznie on tak chodzi bokiem, no jak to krab. Dobra, jeszcze podleczymy się. Dlaczego oni obracają się w stronę ściany? To raczej bardziej oczywiste, że ktoś przyjdzie z tej strony. Chociaż nie wiem, może ja faktycznie byłem z tamtej strony wcześniej. No dobra, nie wiem, mniejsza. Mniejsza o większość. Tak eksplorujemy, eksplorujemy i końca nie ma tym eksploracją. No ale dobra, już myślę, że jak dokończymy tą plażę, trochę jeszcze popływam sobie tutaj. I to dzisiejszy odcinek eksploracyjny zakończy. I później sobie ruszymy może na wyzwanie teamu Star. Dobra, Expandy L, czyli taki dosyć pokaźny. I tu też mamy znak. Jeden z 10 widoków Paldei, czyli właśnie plaża Secluded, cokolwiek to znaczy. No nie no, plaża niczego sobie. Dobra, jest trochę Wigletów, ale akurat sam sobie Wiglet mnie nie interesuje za bardzo. Dobra, tu mam jakiegoś TM-a. TM-a z ruchem Bulk Up. Dobra. No i teraz tak, nie tylko teraz plażowe Pokémony możemy łapać, ale możemy też sobie popływać i znaleźć na przykład takiego Gyaradosa, który jest wyższą formą Magikarpa. Tylko że akurat starcie czapka Dead Gyarados skończy się wynikiem wiadomym, bo ten Pokémon może użyć wodnych ataków. No akurat Brain to jest ten najmniej dotkliwy, bardziej boję się Waterfalla, który zna już na tym poziomie, jak dobrze pamiętam. Także trzeba być ostrożnym. Dobra, ale jest poparzony, więc częściowo unieszkodliwiony. No dobra, to teraz tak, zastanawiam się, co tu zrobić. Czym go tu osłabić? Spróbowałbym może Flamigo. No właśnie, to jest ten dylemat, nie wiadomo, co zrobić. Dobra, spróbuję bić się dalej Czerkadetem. No właśnie, Waterfall. Tego się obawiam najbardziej, ale patrzcie, jak za mało to zabrało. Niespodziewanie mało. No właśnie, a jakbym użył jakiegoś innego ataku, to byłoby ryzyko, że Gyarados by go przetrwał. Dobra, Great Ball. Spróbuję go złapać. Aż dziw bierze, że Magikarp ewoluuje w tak groźnego, wielkiego i silnego boksa. No dobra, 1 HP. Świetnie. Może się złapie, co? No i raz, dwa, trzy. O nie. O nie. Brian, będę musiał się znowu wracać do centrum Pokémon. Trochę słabo. Nawet rzekłbym bardzo słabo. A Gyarados ani myśli się schwycić. W zasadzie to mogę teraz wysłać do walki Shroomisha, to on dostanie trochę więcej expa, a na wodne ataki nie jest podatne. Tak, znowu na pontoniku. Co ciekawe, ten pontonik w ogóle ani drgnie na tej wodzie, on tak jest na sztywno. No i teraz siedzi, jakby nie mógł się złapać lakturę wcześniej. Dobra, w każdym razie mamy Gyaradosa. No i 800 expa. No niestety Czerkadet nic. Jest to Pokémon takiej wściekłości wodno-latający, co ciekawe. Kiedy go widać, to zawsze widać go w stanie wściekłości. Jest zły, dopóki nic, czy wszystkiego w koło nie zniszczy. Także kolejny ciekawy poks. No dobra, ale tak, ja na razie się stąd chcę wrócić. O, tu coś jeszcze jest. Shoulder Pearl, czyli perła Sheldera. Dobra, jest załamana kelnerka. W sumie do wody możemy wyjść nawet gdzieś z tej strony, to bez znaczenia de facto. Tu jest tylko jedna wysepka obok, którą będę chciał odwiedzić. Dobra, więc się podleczmy. No, Czerkadet na wodne poksy to jest bardzo kiepski wybór.
Ale dobra, pójdźmy na morze Paldei i zobaczmy, co tam ciekawego jeszcze w tej wodzie na nas czeka. No co najmniej 4, myślę, nowe Pokémony. Dobra, tak więc do wody, hopsa. I płyniemy. Dobra, na dzień dobry mamy już jednego z nich, oto jest Lavdisk. Lavdisk jest poksem, który w sumie jest dość cienki. Jest to taki poks w kształcie serca. O nie, attract! No dobra. To akurat jest jego tajna broń, bo nasz Czarkadas się w nim zakocha. A raczej chyba w niej, bo to samiczka, chociaż w sumie nie wiem. No i niestety, immobilized by love, nie możemy nic zrobić. No dobra, spróbuję tego Night Shade'a. Znowu attract. Na szczęście to działa tylko jednorazowo. No i Czarkadet, no proszę cię, uderz. W zasadzie nie wiem, jaki jest procent na to, żeby uderzyć, a może się udało uciec? Dobra, udało się. No to zauroczenie to jest spory kłopot. Dobra, może samczyk się trafi, co? Przynajmniej tego uniknę, zauroczenia. A niech to znowu samiczka, a może nie użyje attract? No nie. No cóż, to jest właśnie taki Pokémon miłości, można by rzec. Zresztą mówię też o tym opis w Pokédexie. Natomiast co się wydarzy, czy się nic nie wydarzy, nic się właśnie nie dzieje. Dobra, tam już widzimy, pływają dwa nowe poksy w wodzie przed nami. Dobra, kolejny raz attract. Naprawdę tylko tego potrafisz używać? Dobra, jest Night Shade. No i jeszcze fajnie, bo jakbym to poparzył, ale no, dobra, Great Ball, leć. Załatwmy, co mamy załatwić i pójdźmy stąd. Bo zaraz tam gdzieś od tyłu wpłynie kolejny Pox. Dobra, złapałem Lavdiska. Dobra, i co więcej można powiedzieć ciekawego o Lavdisku? Jest właśnie taki Pokémon miłosny. Jego ciało w kształcie serca sprawia, że staje się przez to popularny. W niektórych miejscach Lavdisk jest używany, albo ktoś daje Lavdiska właśnie jako wyznanie miłości. Jest to Pox, który jest w zasadzie dosyć cienki, nie ewoluuje i nie ma żadnej jakiejś innej formy. Także, no cóż. Dobra, co tu mamy więcej? Tu mamy coś. A tym czymś jest... Coolfish, którego próbowałem złapać parę odcinków temu. I nie pykło. Dobra, Spikes. Ten ruch miałby efekt w momencie, gdybym zmienił teraz Pokémona, to kolce by mnie poraniły. Kolce można rozrzucić trzykrotnie. Dobra. I oczywiście im więcej ich się rozrzuci, tym lepszy ma efekt. To Stinger. No to raczej niewiele robi. A to był cios krytyczny. Dobra, Will-O-Wisp. Upaszmy Dziadygę i złapmy w końcu. Poprzednim razem się nie udało złapać Coolfisha. Dobra, tak więc zobaczmy. Great Ball, może być. Coolfish nie jest najprostszy do złapania. Bardzo długo nie ma żadnej ewolucji. W sumie w tej formie wciąż jej nie ma. Natomiast ma forma... Chuj, dobra. Z Legend Arceus. Dobra, balowy Pokémon. Wodotrujący. Bądź ostrożny przy tym Pokémonie, jeżeli wystaje z wody, bo może wtedy zaatakować swoimi toksycznymi kolcami, którymi pokryte jest całe ciało. Dobra, mamy Coolfisha. Dobra, a tam już była kolejny nowy Pox. Oto jest Finizen. Taki delfinowaty z kolei Pox. I o dziwo bardzo wolny. No i dive. Panie. Ten ruch może robić trochę zamieszania, bo to jest atak typu wodnego i to taki nie najsłabszy. Will-O-Wisp, no niestety póki co nic to nie da. No a tutaj dive w moją stronę dostanie prosto w twarz. Ale jakoś to wytrzymuje. Finizen ogólnie ma też całkiem ciekawą ewolucję. Znaczy, no aha, Waterville masz. O ty dziadu. Ciekawa ewolucja pod tym względem, że w zasadzie niczym się prawie nie różni wyglądowo od Finizena. Palafin się zwie, ma tylko takie serduszko, które jest ledwo co widoczne. Natomiast ma ciekawą umiejętność, która zmienia jego formę w walce, gdy na przykład się go wycofa i stawi jeszcze raz. Natomiast to jest delfinowaty Pokémon, który lubi się... jakby bawić z innymi, albo no, z innymi ze swojego gatunku, używając swojego pierścienia na ogonie. No faktycznie takowy ma.
Wykorzystuję też ultradźwięki, żeby też jakby wyrażać emocje i dzielić się z nimi, z innymi istotami żywymi. No dobra, więc mamy Finizena, czyli kolejnego nowego poksa. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo tutaj jeszcze na wodach Paldei można znaleźć parę innych poksów. Dobra, pływamy sobie, ależ też się słońce odbija. Dobra, mamy Area 5, mamy South Paldea Sea i tutaj na przykład pływa już coś. A tym pływającym poksem jest nic innego jak Shelder. Shelder zaś jest poksem ostrygowym, znaczy ostrygą typu wodnego. Orzesz ty, panie. Tego się nie spodziewałem. Czarkadet, ty coś kosisz. Fakt, że to jest o ponad 10 poziomów niżej, ale no. Zaskoczenie. Dobra, popływamy jeszcze. Tu jest kolejny Shelder. Ten może przetrwa mój atak. Natomiast jeżeli... O, ten ma nawet 16 poziom, więc pytanie nawet, czy on ma 33 HP. Nie wiem. Dobra, Ice Shard w moją stronę za całe 2 HP. Zobaczymy, czy on ma tyle. Shelder ma raczej mało HP. Ale ma tyle. Dobra. Spróbujmy go zobaczyć zwykłym Pokébolem. W ogóle tu jakieś słabsze te Pokémony jeszcze są na tym morzu. 16 poziom. Zamiast iść w górę, jeszcze idą w dół. Dobra, zapaliśmy Sheldera, bądź co bądź. No dobra. Warto jest pływać w różnych miejscach, bo w różnych miejscach różne poksy są. Tu w każdym razie jest Shelder, wodny Pokémon ostryga. Jego skorupa twardnieje i staje się twardsza niczym diament. Wewnątrz natomiast jest wyjątkowo delikatny. No, jak to ostryga. Dobra, tak więc mamy Sheldera. Arwen miał Sheldera, swoją drogą. Jak tam z nim się wspólnie walczyło. Dobra, tu też mam wysepkę, na której zaraz zobaczymy, czy coś jest. Ktoś jest. Dobra, natomiast tu mam jeszcze przedmiot. Jakim jest, co to jest? No, dawaj, zbieraj to. Pearl String, czyli sznur pereł. Można go sprzedać za niemałą sumkę. Tu też coś jest. A cóż to? Rare Candy, czyli dodatkowy bonusowy level i STM. Z ruchem Surf. Surf to jest dosyć silny atak wodny i tu jeszcze mamy trenerkę. Czy w waszej szkole pracuje kobieta imieniem Miriam? Tak, to jest nasza pielęgniarka. Razem kiedyś pracowaliśmy. O, proszę bardzo, koleżankę Miriam znaleźliśmy. W każdym razie modelka. Modelka Naira, która wysłała Finiona. Finiony też jest poksem, którego można znaleźć w okolicznych morzach. 25 poziom, czyli już taki nawet. Dobra, nieefektywny cios, no trudno. Potrę puls, o panie. To może... To bardzo mocno przywaliło. Dobra, trzeba się ratować. Leć może Quaxwell. Dobra, i Wing Attack myślę załatwi sprawę. Ghost! Widzę, że tego użyję, to bym nie zmieniał. O, jeszcze się trzyma. Zresztą rybciec wytrzymała. Dobra. A udaje nam się wygrać z Finionem. No i to by było chyba na tyle. Kończmy Nairę. Dobra, wygląda na to, że dobrze byłeś wyedukowany. Świetnie. Dobra, jakbym chciał, to mógł sobie tam popłynąć do właśnie naszych domowych, że tak powiem, stron. Natomiast tak, tu od razu mamy kolejnego nowego poksa, jakim jest Bruxish. Bruxish jest zaś poksem wodno-psychicznym. No ciekawe, czy mój lava plan będzie skuteczny. Dobra, nie było pytania. No cóż. To czas na kolejnego poksa. Kolejnym poksem, jakiego wyślę do walki, to może być... W zasadzie czego bym nie wysłał, to może być za dobre. Ale w sumie jakbym popróbował bić się Shroomishem, to może to wyjść całkiem opłacalne jeszcze. Plus tego jest taki, że mogę Bruxish otruć Poison Pounderem. Dziadostwo jest szybsze. Poison Powder, zatruta. Dobra, ciekaw jestem, jak zadziała Mick Drain. Ogólnie Bruxish jest też Pokémonem podstawowym, który też nie ewoluuje, stąd też i jest na tyle... Znaczy no, dosyć silnym boksem po prostu. Dobra, kolejny bite. Ła, mój atak to zabrał tyle co nic. Shroomish, zamulasz. Ja wiem, że ten boks jest lepszy w ataku niż ten z ataku, no ale... No, po super efektywnym liczyłem na coś więcej.
Dobra, próbujmy jeszcze raz, może Mick Drain, może się uda. Confusion. To może przewalić albo mocniej, albo słabiej. Dobra. Braxish już myślę jest optymalnie osłabiona. Dlatego, że trutka trochę zabierze. Trutka zabiera więcej niż poparzenie. Tak więc trzeba się uwijać z tym łapaniem. Od razu zarzucę Great Balla, bo to jest boks dość ciężki do złapania. A skoro jest Braxish, to znaczy, że też niedaleko gdzieś tu może być Veluza, czyli kolejny wodno-psychiczny Pokémon. Dobra, nie wiem co to było. Disable, a. No, ale to już jest ostatnia szansa na złapanie Braxish, bo jeszcze jedna nieudana tura i padnie. Wolałbym, żeby tak się nie stało. No i tak się będą musiał wrócić po centrum Pokémon. Ale tak na dobrą sprawę to już chyba wystarczy pływania tutaj. Dobra, i udało się złapać Braxish. Wszystkie inne Pokémony, które można znaleźć pływając, można też znaleźć w innych miejscach. Tak więc tutaj nie ma jakiegoś ciśnienia, żebym tutaj wszystko połapał. W każdym razie jest to taki Pokémon, powiedzmy, szczękowy, gryzący. Jakby zgryz tego Pokémona stymuluje mózg. Aha, jest w stanie wystrzeliwać też psychicznymi promieniami, powiedzmy, z tej jego antenki na głowie. No okej. Dobra, więc kolejny Pox jest nasz. Kolejny wpis do Dexu. No i dobra, tutaj już chyba nic nowego, znaczy no, w sumie moglibyśmy uraczyć, ale już dajmy temu spokój. Wróćmy się pod centrum Pokémon. Pytanie, czy pod te chce się wracać, czy się chce wrócić pod inne, bo de facto plan był taki, żeby pójść następnie albo tutaj jeszcze trochę poeksplorować tę okolicę, ale może najpierw byśmy poszli na Team Star, ale to już oczywiście w odcinku następnym. Dzisiejszy myślę, że to już będzie wszystko, tak więc mi pozostaje się z wami pożegnać, ja jeszcze podleczę moje Pokémony i cóż, do usłyszonka w kolejnym filmie z serii Pokémon Scarlet. To cześć!